wychodzę z lasu. Kolejno jego oponenta. Ale jest tutaj Lucio Nobianto, skajce. Chociaż Galen tutaj wchodzi ofensywnie w Nautu Lucio, nie posiada on swojego flesza i będzie to First Blood dla Rek'Sai. Tak jak powiedziałeś, Rek'Sai z pierwszą krwią weszła po raz drugi i świetnie wykorzystała brak błysku na przeciwnym wspomagającym, bezlitośnie uśmierca go wraz z pomocą Luciana oraz Galio. Bez żadnej odpowiedzi pozostawiony KGM Kowal upada na dolnej alejce. Jarvan nie był w stanie jakkolwiek na to odpowiedzieć. Jeden jak i drugi jungler. Tak, nie bez powodu. Smok oceaniczny już wstał, ale drużyna czerwona zdaje sobie sprawę z trójki zawodników w tym baszu i zobaczmy Tobiś. Stauntowany na barzyńskim poziomie zdrowy, wsadzony momentalnie Gay for Rave z jednym zabójstwem. Lucian, on się nie zatrzymuje, on idzie za ciosem KGM Kowal, również upada, dwa zabójstwa dla Luciana i to 2-0, 3-0 w ogólnym rozrachunku mamy dla zespołu czerwonego. I to właśnie SK Gaming triumfuje i najprawdopodobniej zagwarantuję sobie również tego smoka oceanicznego. Jest bardzo użyteczny, jest to... No i Niko, pamiętajmy, że ona nie ma swojego błysku i jest już tam w tym momencie Rek'Sai. Rek'Sai zgrywa swoją umiejętność specjalną, to musi być martwa Niko i tak też się stało. Jedno zabójstwo na korzyść Wiktora. Mamy 4-0 w ogólnym rozrachunku. 26 tysięcy sztuk złota do 22 tysięcy. I drużyna czerwona chce iść za ciosem. SK Gaming wie, że właśnie w early game leży ich siła. Mają Rek'Sai, mają Jace'a, mają Luciana, muszą to wykorzystać. Wydaje mi się, że szybki baron ze strony SK Gaming i są oni w stanie kończyć tą rozgrywkę w około 25 minucie, bo posiadają oni bardzo dużo, jednak Aatrox tutaj wchodzi ofensywną wymianą z Jace'em, jednak Jace pojawia się flashem za ściany, dlatego zagrany ultimate przez obydwóch zawodników, jak i Aatroxa, tak i Rek'Sai, no i niestety Aatrox, ten Darkin musi upaść w tej sytuacji. Musi upaść i upada już piąte zabójstwo na stronę SK Gaming. 5-0, 31 tysięcy sztuk złota do 26 tysięcy. Obijają wieżę zewnętrzną już drugą na dolnej stronie mapy i nie oddają ani trochę miejsca drużynie przeciwnej. Być może jednak teraz tym kataklizmem znajdzie Tobiś jakieś zabójstwo. Robin Good pozrzucany przez tą bombę głębinową Nautilus na barzyńskim poziomie zdrowia. Zamknięty w tak jakimi on, jaki sojusznicy do player, są to dwa zabójstwa dla drużyny niebieskiej. I Team i Perskaw idzie za ciosem, próbują jeszcze zabić przeciwnego wspomagającego. Uda im się to zrobić, Jarvan upada. Jednak nie Jarvan zabija przeciwnika, oczywiście tak, to są dwa zabójstwa na jego korzyść. 3 w rezultacie i 3-5, bardzo... Bardzo dużo przewagi zanegowali w tym momencie, powrócili ze sporego deficytu, przegrywają już tylko 3000 sztuk złota. I jak widzimy, Rek'Sai jest cały czas martwa, a Smog już wstał. Jarvan będzie w stanie go zrobić wraz z swoją drużyną. No i niestety, Lucian, nie możesz nic tu zrobić, chociaż Kai'Sa ma swojego ultimate'a, więc możliwe, że będzie tu jakaś walka. No tu już wyłapuje Wiktora i co z tego wyniknie, jeżeli dołączę do tego... Aatrox. Lucian strzela, ale Lucian musi ratować się swoim błyskiem. Jedno zabójstwo pierwsze dla Wiktora. Pojawi się tam również Jace. Jace będzie pomagał swojemu sojusznikowi. Aatrox nie uda mu się zabić żadnego zawodnika sam. Jednak zostanie zabrany do grobu. Są to dwa zabójstwa za zero w tej wymianie akurat dla zespołu czerwonego. I SK Gaming odpłaca się pięknym za nadobne. 7-3, z tym, że smok piekielny wędruje w ręce przeciwników. Odpowiedniej ilości złota, żeby zakupić ten przedmiot. Kai'Sa z dwoma przedmiotami, jak i Lucian, pomimo takiej różnicy... Rek'Sai szuka agresji na przeciwnym junglerze i jeszcze unika ultimate'u Nautilusa swoją własną umiejętnością specjalną, ale to mu nie pomoże, to jednak zapędziło go do grobu. Jest martwy, uśmiercony przez przeciwnego wspomagającego. Czwarte zabójstwo na korzyść zespołu niebieskiego. Nie ma jeszcze swojego teleportu, muszą na niego zaczekać gracze zespołu czerwonego SK Gaming. Mieć się na baczności, nie dać się wyłapać, czyżby Kowal próbuje znaleźć taką sytuację dogodną dla nich. Jeszcze zagrywany ultimate przez Nautilus, ale sam Nautilus będzie momentalnie tutaj zabity KGM Kowal na barzyńskim poziomie zdrowia, wykończony przez Luciana. Również podobnie mogło być z Niko i również staje się tak z Aatroxem. Jedno zabójstwo od zespołu przeciwnego, inkasuje Kai'Sa. Na junglerze mamy 2-1 na korzyść SK Gaming. Tobiś nie może nic znaleźć w tej sytuacji, a Gay for Dave, czyli Lucian, cały czas jest przy życiu, pojedynkuje się z przeciwnym AD Carry. Jest tam jednak Tobiś i Gay for Dave musi uciekać za pomocą swojego błysku. Jeszcze unika Mister Damianek tego Shock Blastu. Całe szczęście dla niego, może cieszyć się kolejnym dniem Summoner Strip. Właśnie na korzyść tego zespołu. Może być to rzeź drużyny First Club eSports Club. W tym momencie jednak Jace podejmuje pojedynek z Aatroxem. Aatrox nie wydaje się być faworytem w tym starciu. Spójrzmy, czy ultimate jest mu w stanie pomóc. Jace jest rozważny, chociaż z błyskiem inicjuje w tym momencie przeciwnika i wygrywa ten pojedynek, nie mogło być inaczej. To być także w ogromnych tarapatach zagrywany ultimate Nautilusa, podrzucony przeciwny jungler. Próbuje uratować go Galio tym Hero's Entrance. Wejście agresywne również ze strony Jarvana, ale momentalnie jest uśmiercony przez przeciwnego midlanera. Kai'Sa zdobywa jednak jedno zabójstwo na przeciwnym junglerze, ale Gay for Dave cały czas dodaje stałe obrażenia już z jednym zabójstwem. W rezultacie 3 kile za 1 na korzyść zespołu czerwonego i to musi być Baron Nashor.
I w końcu to jest ta sytuacja, kiedy Baron nasz już zostanie podjęty przez drużynę czerwoną. Będą oni w stanie wyciągnąć z tego całkiem sporą ilość fortyfikacji. 0, tak pokazuje nam tabela wyników. I w obliczu takiej sytuacji, takiego rozrachunku w kompozycji zespołu niebieskiego, Kai'Sa jest jedynym źródłem obrażeń, których na ten moment brakuje. Oj, tu Aatrox jeszcze próbuje ofensywnie chodzić w Jace'a, jednak Rek'Sai pojawia się błyskawicznie na dolnej alei. Aatrox ofensywnie z flashem i Rek'Sai wygrywa do tego swojego ultimate'a, jednak to ona upada jako pierwsza. Aatrox przeżywa w tej sytuacji zdecydowany ultimate i niestety Jace też będzie musiał upaść. I niestety nie są w stanie zabrać Aatroxa ze sobą do grobu. Jest to 2-0 jednak... i spójrz, Nautilus próbuje jeszcze inicjować na samym środku, podrzucony przeciwny midlaner i Galio umrze tutaj na bardzo niskim poziomie zdrowia, wysadzony przez Niko. Obrażeń wystarczyło, ale obrażeń wystarczyło również Lucianowi, ten zabiera do grobu przeciwnego wspomagającego, próbuje pojedynkować się z przeciwnikami Kai'Sa. Killer Instinct, ale nie wystarczyło tych obrażeń, by zabić kogokolwiek, za to Lucian, on już nie może powiedzieć tego samego, on uśmierca Niko, uśmierca zarówno Nautilusa, jak i samą Kai'Sa samego i DKR drużyny First Cup eSports Club. I to właśnie ta dwójka, którą widzimy w tym momencie na ekranie, to są architekci zwycięstwa i sukcesu drużyny SK Gaming. 604 Victor, 605 Lucian. Całkiem dobra dyspozycja tych zawodników. Kai'Sa z AP buildem będzie to najprawdopodobniej Banshee na jej koncie w następnym przedmiotem. Oj, to bić może być wyłapany. Standardowy maciek zagrywany przez ekipę SK Gaming. Martwy jest już w tym momencie Jarvan. Lucian cały czas jest żywy, cały czas zadaje obrażenia, chociaż Kai'Sa to odpłaca się pięknym za nadobna, ale jedno zabójstwo nie wystarczy, by wygrać tę walkę drużynową. Następną ofiarą jest Niko i jeszcze jeden Nautilus. To jest tylko i wyłącznie Kai'Sa oraz Aatrox, którzy pozostali przy życiu, będą musieli jakoś obronić ich bazę przed zniszczeniem, jakie gotuje dla nich zespół przeciwny, czyli SK Gaming. W tym momencie oni idą po koniec, oni idą po zwycięstwo. 10 tysięcy złota przewagi. Pierwszy tower upada dla First Cavalry, jednak to SK Gaming podbiera inhibitor. Podbiera inhibitor i być może podbierają wszystko, każdą witalną aktywność, jaka jeszcze pozostała po stronie drużyny przeciwnej. Jestem Aatrox, jestem również Kai'Sa, ona próbuje zadawać jak najwięcej obrażeń, ale jednak jest to niczym w obliczu czwórki zawodników, która wciąż jest w życiu zespołu przeciwnego i SK Gaming. Jeszcze jedną wieżę nexusową, drugą wieżę nexusową także, Lucian z kolejnym zabójstwem i cały czas zero śmierci. Jeszcze Tobiś najprawdopodobniej umrze na partnerskim poziomie zdrowia, może zostać wysadzony, jeden auto tak wystarczy. I tak jest, Lucian zdobywa tego killa i zdobywa również SK Gaming tę grę, niszcząc nexus przeciwnika i wygrywają 21-10 bardzo pewnie.